What a joy it is to be with our dear brethren in Poland. Jest to dla mnie wielką radością być teraz z naszymi kochanymi braćmi w Polsce. I am sure if it was not for the pandemic, I would have been in Poland already. Jestem pewien, że gdyby nie pandemia, już bym był w Polsce, na pewno was odwiedził osobiście. But I invited Peter to come to the sunny Caribbean. There is no corona here. Ale już zaprosiłem Piotra, żeby odwiedził nas na słonecznych Karaibach, gdzie właściwie korony nie ma, do St. Kitts. I showed him the beautiful ocean that's in front of us. Tak, przed naszym domem jest piękny ocean, dlatego już mu pokazałem i zachęciłem go tym do przyjazdu. But anyway, we want to welcome all on the platform. Chciałbym przywitać wszystkich, którzy teraz nas słuchają. And we trust that what the Lord will give to us today is from Himself. I ufamy, że to, co dzisiaj będzie mówione, pochodzi bezpośrednio od samego Pana. Again, I bring the love and greetings from the saints in St. Kitts and the Caribbean. Przynoszę wam serdeczne pozdrowienia od świętych na Karaibach i szczególnie w St. Kitts. We have been praying for our dear brethren in Europe, hearing of the third wave now, and we continue bearing you up before the Lord. Cały czas zanosimy was w modlitwach, braci i siostry w Europie, także możecie być pewni, że dalej będziemy to kontynuować. But our desire, our theme for today would be we desire to see Jesus. Tematem dzisiejszego spotkania jest chcemy widzieć Jezusa. And before we commence, could we have a little time of prayer? I zanim rozpoczniemy, chcielibyśmy mieć chwilę czasu na modlitwę. Blessed Father in God, we thank thee for thy Son, the Lord Jesus. Błogosławiony Boże i Ojcze, dziękujemy ci za twojego Syna, Pana Jezusa. We thank thee for sending him into this world that we might have life and have it more abundantly. Dziękujemy, że posłałeś go na ten świat, abyśmy mieli życie i to pełnię życia. It's your desire that we may know him. To było twoim pragnieniem, żebyśmy go poznali. In a more intimate way that our lives here on earth will have meaning and fullness. I to abyśmy go poznali w taki intymny sposób, osobisty, żeby nasze życie na ziemi było wypełnione nim i poświęcone mu. We ask that you will follow your word with blessing. Prosimy, żebyś pobłogosławił twoje słowo. Give what your people need. Daruj nam to, co jest potrzebne ludziom, którzy to słuchają. That Christ will be seen and embraced and enjoyed. Pomóż nam, żebyśmy widzieli Chrystusa, przyjęli go i cieszyli się nim. We ask that eyes may be opened and affections touched, that Christ may become more precious to us. Prosimy, otwórz nasze oczy, dotknij też naszych uczuć, żeby Chrystus był dla nas o wiele cenniejszy. So we commit this time into thy hands. Powierzamy ten czas w twoje ręce. Asking a blessing. Prosimy o błogosławieństwo. In the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. We like to turn to the Gospel of John. Otwórzmy Ewangelię Jana. John's Gospel and chapter 12. Ewangelia Jana, 12 rozdział. And reading from verse 18. Until? You go ahead. 18 to verse 23. Okay. Czytamy Ewangelię Jana, 12 rozdział, od 18 do 23 wiersza. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć.
Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Lazarus, who was dead, Łazarz, was sitting at a table with the Lord Jesus. Łazarz, który umarł, teraz siedział przy stole z Panem Jezusem. And the only place you find where it says he who was dead, verse 1, it says, where was the dead man Lazarus, whom Jesus raised from amongst the dead? Verse 1 of chapter 12. W pierwszym wierszu tego rozdziału 12 czytamy: a na 6 dni przed Paską poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. The Lord Jesus here was declared to be the Son of God with power by the resurrection of the dead. W tym miejscu widzimy, że Jezus Chrystus został pokazany jako pełen mocy przez wzbudzenie umarłego do życia. The family had provided had a feast for the Lord Jesus. I rodzina przygotowała pewnego rodzaju spotkanie, chciała świętować z Panem Jezusem przy stole. And what is very striking, we are seeing in this portion the crowd, the Pharisees and the Greeks. Co jest ciekawe, to widzimy w tym części tekstu, który przeczytaliśmy, tłumy, faryzeuszy oraz Greków. The crowd came because of his work. Tłum pojawił się dlatego, że z powodu tego, co Pan Jezus uczynił. They came to see him whom he raised from the dead. Chcieli widzieć tego, który wzbudził innego, czy Łazarza z umarłych. So they were occupied with the work of the Lord. Czyli dla nich istotne było to, co Pan Jezus uczynił, jego dzieło. The Pharisees were upset because of what he did for Lazarus. Faryzeusze znowu byli tak naprawdę zasmuceni wręcz tym, że co Pan Jezus uczynił dla Łazarza. Even in verse 10 of the chapter, the chief priest took counsel that they might kill Lazarus also. Czytamy w 10 wierszu tego rozdziału, że arcykapłani naradzali się, żeby również Łazarza zabić. Because many believed on the Lord Jesus because of the miracle that was done on Lazarus. Ponieważ wielu uwierzyło w Pana Jezusa dlatego, że Pan Jezus uczynił właśnie cud dotyczący Łazarza. But then there is another company, those who desired to see Jesus. Ale jest jeszcze jedna grupa tych, którzy chcieli zobaczyć Jezusa. And this is the company that we want to address. I chcemy właśnie zająć się tą grupą ludzi. Those who want to see the Lord Jesus Christ. Chcemy zająć się tymi, którzy chcą widzieć Pana Jezusa Chrystusa. I believe it is found in Psalm 27 and verse 4. Wydaje mi się, że w Psalmie 27, wierszu 4. The psalmist says, one thing have I asked of Jehovah, that will I seek after, that I may dwell in the house of Jehovah all the days of my life, to behold the beauty of Jehovah and to inquire of him in his temple. You read from which verse? Fourth, yes. Okay. Verse 4. Thank you. Czytamy w Psalmie 27, 4 wiersz. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. This is our desire. To jest nasze pragnienie. That we may behold his beauty. Byśmy mogli być wypełnieni albo widzieć jego piękno. Many have asked who really Jesus is. Wielu pyta, kim naprawdę jest Jezus. What am I looking for? Czego mam szukać? Who is this person? Kim jest ta osoba? That the whole all the scriptures speak of him. Całe pismo mówi o nim. He expounded unto them
in all the scriptures the things concerning himself. Czytamy o nim, że pokazał im wszystkie pisma, które czy wszystkie fragmenty pisma, które dotyczyły jego. In Matthew's Gospel and chapter 11, w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza and verse 27, w 27 wierszu, all things have been delivered to me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Nor does anyone knows the Father but the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him to. Ewangelia Mateusza 11:27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. The depth of the person of the Lord Jesus. Głębokość osoby Pana Jezusa. Głębia. The, who he is beyond us. To, kim naprawdę On jest, to jest nie do przyjęcia, do zrozumienia dla nas w pełni. The Son who was always there. Syn, który był zawsze. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. No man knows the Son but in all his essence and person but the Father. Nikt tak naprawdę nie zna pełni osoby Pana Jezusa w jego głębi właśnie oprócz Ojca. And this is the cry of everyone who really came to know the Lord. We want to see Jesus. To jest właśnie taki okrzyk każdego, kto poznał Pana Jezusa. Właśnie chcemy Jezusa widzieć. But for us to see him, he must become a man. Ale żebyśmy mogli go zobaczyć, musiał stać się człowiekiem. This eternal life, which was with the Father, is now revealed to us. To wieczne życie, które było u Ojca, zostało teraz nam objawione. Oh, if we go back into eternity. Gdybyśmy zwrócili swój wzrok wstecz na wieczność. And try to grasp how great this person is. Gdybyśmy spróbowali uchwycić, jak wspaniała, jak wielka jest ta osoba. He never began to be, he always was. On nigdy nie miał początku, on zawsze był. But then when we turn to Matthew's Gospel and chapter 16. A kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza 16 rozdział and verse 13. I wiersz 13. The Lord asked his disciples, who do men say I am? Pan w tym wersecie pyta swoich uczniów, za kogo ludzie go uważają. And they answer, read verse 14 to 17, please. Przeczytamy wiersze od 14 do 17. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. He is the Christ, the Son of the living God. On jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Oh, indeed to think. The scripture tells us in 1 Timothy chapter 3 and verse 16. W 1 Tymoteusza 3 rozdział 16 wiersz czytamy. That great or without controversy great is the mystery of godliness. Czytamy, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. God was manifested in the flesh. Bóg objawił się w ciele. No man had seen God at any time, but the only begotten that dwells in the bosom of the Father, he had declared him. Nikt nigdy nie widział Ojca, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. This is a great mystery.
Jest to wielka tajemnica. This one that we can, whom we cannot fathom. Ten, którego nie możemy zrozumieć, objąć. We cannot fully grasp all his greatness and his attributes and his majesty and his glory. Nie możemy w pełni objąć jego osoby, jego wielkości, jego chwały, jego wspaniałości. This one the Father has revealed to Peter. I tego właśnie, tę osobę objawił ojciec Piotrowi. Revealed to his disciples. Objawił, pokazał jego uczniom. And when we come to this knowledge, it's not because of our intellect, it's because it's a revelation from God himself. I kiedy my poznajemy Pana Jezusa, to nie dlatego, że jesteś, nie z powodu naszego intelektu, ale że to Ojciec objawia nam właśnie tę osobę. Who is he? Kim on jest? He is God over all, blessed forever. On jest Bogiem nad wszystkim, błogosławionym na zawsze. We want to see him. Chcemy go widzieć. We are not, yes, the work that he has done on us is wonderful. Tak, rzeczywiście, te dzieła, które dla nas uczynił, są wspaniałe. Heavens declare his glory and the firmament show it his handiwork. Niebiosa opowiadają chwałę Boga i firmament głosi jego dzieła. The stars sing as they shine. Gwiazdy błyszczą i śpiewają wtedy. The hands that made us are divine. Ręce, które nas stworzyły, są rękami bożymi, boskimi. But what they did, they reveal his eternal power and Godhead, but not his affections. Całe stworzenie objawia wielkość Boga, jego chwałę, ale nie jego uczucia. But the desire of the Greeks, we want to see Jesus. A właśnie Grecy mieli to pragnienie. Chcemy widzieć Jezusa. The testimony of John. Świadectwo Jana. In 1 John chapter 1. W pierwszym rozdziale tej Ewangelii. Verse 1. Pierwszy wiersz. And 2. A, pierwszy list Jana. First epistle of John, yeah? Yeah. Czy first chapter, second verse? First verse 1 and 2. Okay, thank you. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wiersze. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. This one who never had a beginning, having become man, is now seen by his own. Czyli ten, który nie miał początku, który był Bogiem od zawsze, od wieczności, stał się człowiekiem i był teraz widziany przez ludzi. He is the one whom God is fully revealed through him. Przez niego został w pełni objawiony sam Bóg. They saw him. They saw him. They saw the... Zobaczyli, tak, zobaczyli Boga w Panu Jezusie. They leaned upon him. Opierali się na nim. They handled him. Dotykały go ich ręce. This one who was with the Father in eternity past. Ten, który był z Ojcem w tej przeszłej wieczności. So John is telling us, we have seen him. I właśnie Jan mówi nam, widzieliśmy go. Hebrews chapter 1. List do Hebrajczyków, rozdział 1. And it tells us in verse 1, 2 and 3. Czytamy w pierwszych trzech wierszach. God is speaking in finality and fullness in his son. Że Bóg przemówił do nas w całej pełni przez swojego syna. In verse 2 he is the creator.
wierszu drugim czytamy, że on jest twórcą. The Son acted on behalf of the Godhead. Syn działał w imieniu Boga. And it tells us in verse 3, he is the brightness of the effulgence, the very expression of who God is. Czytamy w wierszu trzecim, że on jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga, tym kim naprawdę jest. But what is, why divine persons have done so? Dlaczego właśnie boskie osoby tak to zrobiły, tak to uczyniły? Why they choose to reveal themselves? Dlaczego Bóg postanowił nam się objawić, pokazać? Because they want to have an intimate relationship with us. Ponieważ Bóg chce mieć bliską, intymną relację z nami, ludźmi. Just on Wednesday I got the Constitution of St. Kitts. W środę otrzymałem pismo Konstytucję Wyspy St. Kitts. Telling us the rights we have. Czytamy tam, jakie mamy prawa. Telling us about the privilege and responsibility as a citizen. I czytamy również o przywilejach, ale również odpowiedzialności jako obywateli tej wyspy. Well, God in a sense has given us his constitution. I tutaj Bóg daruje nam swoją konstytucję. He wants us to know the blessings, why he came out in the person of his son. Chcę, żebyśmy poznali właśnie błogosławieństwa i zrozumieli, dlaczego on objawił się w osobie swojego syna. That we may know him. Abyśmy go poznali. That we may have that desire. We would see Jesus. I abyśmy mieli to pragnienie. Chcemy widzieć Jezusa. In the book of Acts. W Księdze Dziejów Apostolskich. And chapter 7. W siódmym rozdziale. And verse 54. W wierszu 54. Bring before us the life of Stephen. Ten rozdział pokazuje nam życie Szczepana. The message that Stephen gave was all scripture. Wiadomość, którą przekazał właśnie Szczepan, dotyczyła właściwie całego pisma. He brought before them the history of the children of Israel. Przedstawił w tym rozdziale historię Izraela. When he spoke to the Sanhedrin council, his countenance became like an, his face became like an angel. Kiedy mówił do rady Sanhedrynu, jego twarz stała się jak twarz anioła. And in verse 55, reading to verse 59. I przeczytamy ten rozdział 7 od 55 do końca, do 59. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem, i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. This brother was occupied and he saw a man in glory. Ten człowiek był zajęty i widział osobę, człowieka w chwale. As he gazed upon him, his face shone. Kiedy spojrzał na osobę Pana Jezusa, jego twarz zaczęła świecić, jaśnieć. What a sight he had in the midst of hostility. Jakiż to musiał być widok, kiedy wokół byli sami wrogowie, a on właśnie widział coś takiego. He said, I saw the heavens open. Mówi, widziałem otwarte niebo. And I see the Son of Man standing in glory. I widzę Syna Człowieczego stojącego w chwale. That will have a transforming power in any life. Każdy, kto by coś takiego widział, to wtedy zostanie
cudownie przemieniony. And because he saw him, A ponieważ go widział, he was able to face the stones and all that man brought upon him. I dlatego właśnie, że go widział, mógł znieść kamienie i wszystko to, co ludzie mu teraz przynieśli. Beloved saints, Ukochani święci, what is your desire? Jakie jest twoje pragnienie? Yes, we know he healed the sick, he raised the dead, the blind see, the lame walked. Wiemy, że on uspokoił morze, przywrócił umarłego do życia, że ci, którzy nie mogli chodzić, zaczęli chodzić, także uczynił wiele cudów, wiele uzdrowień. But it's not where he was. Ale it's where he is. Ale tu nie jest mowa o to, kim, gdzie on był, co robił, ale o to, kim on jest. We want to see him in glory. My chcemy widzieć go w chwale. He is the victorious one. On jest zwycięzcą. So in spite of what they did to Stephen, i niezależnie od tego, co zrobili Szczepanowi, he reflected the very spirit of Christ. On w tym właśnie czasie odbijał Ducha Chrystusa. Odbijał jego, next jego man is the Apostle Paul. Kolejnym człowiekiem, o którym będziemy mówili, jest apostoł Paweł. Acts chapter 26. 26 rozdział Dziejów Apostolskich. He again is before King Agrippa and all the principal men of the city. Tutaj Paweł stoi przed królem Agrypą i władzami tego miasta. And he's giving his testimony. I daje swoje świadectwo. Telling them about the Damascus road. I opowiada im o tym, co wydarzyło się na drodze do Damaszku. How he met the Lord Jesus Christ. Opowiadał o spotkaniu z Jezusem, z Panem Jezusem Chrystusem. Verse 13. Wiersz 13. Ujrzałem o królu w południe, w czasie drogi, światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. Change his life. Zmienione życie. To zmienia życie. Who are thou, Lord? Kim jesteś, Panie? I am Jesus whom you are persecuting. Ja jestem Jezus, którego prześladujesz. Oh, I tell you, the Apostle Paul bring the truth of the man in the glory before us. I właśnie teraz apostoł Paweł przedstawia nam tego człowieka w chwale. A glorified Christ. Uwielbionego Chrystusa. He said it was a light. Mówił, że to było, że widział światło. He said it was a great light. Wielkie światło. No, he says it's a light above the brightness of the sun. Tutaj mówi, że to światło było jaśniejsze niż światło słońca. He grew in appreciation for the person of the Christ. On przez życie wzrastał we wdzięczności, że poznał Pana Jezusa Chrystusa. And when we see him, the same indeed will happen to us. Kiedy my będziemy widzieli Pana Jezusa, to samo stanie się z nami. We want to see Jesus. My chcemy widzieć Jezusa. So he said to King Agrippa. I mówił do króla Agrypy. I wish you would be as I am. I on mówi do króla, ja chciałbym, żebyś ty był taki jak ja. Except these chains. Oczywiście bez tych łańcuchów. In other words, he was enjoying Christ. Tak, czyli innymi słowy, Paweł radował się, cieszył się tym, że zna Chrystusa. He said to the king, I was not disobedient to the heavenly vision. Powiedział królowi, nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji. We desire to see Jesus. My chcemy widzieć Jezusa. When it comes to seeing him there, the writer of the book of Hebrews. Kiedy myślimy o tym, że widzimy go w chwale, to przeczytajmy z listu do Hebrajczyków. And chapter 2 and verse 9. Rozdział 2, wiersz 9. Hebrajczyków 2:9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów,
Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. In that, from verse 5, bring before us the world to come. Od piątego wiersza tak naprawdę widzimy w tym liście świat, który ma nadejść. God has not put into the hands of angels the world to come. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść. That is the millennial reign of Christ. To dotyczy tysiącletniego królestwa Chrystusa. He is going to head up all things under the headship of the Lord Jesus and put this universe right. Bóg wszystko podda pod panowanie Jezusa Chrystusa i on wtedy cały wszechświat uczyni takim, jakim powinien być. It is not manifested yet. Ale tego jeszcze teraz nie widzimy. The world don't know that God said to him, sit at my right hand until I make your enemies thy footstool. Świat tego jeszcze nie widzi, że Bóg powiedział do niego, usiądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół u twojego podnóżka. But what the writer of Hebrews is telling us? Ale co ten list nam mówi? He is crowned already. Że on już jest ukoronowany. Where we see him? To gdzie go takim widzimy? In glory, crowned with glory and honor. Czytamy o tym, że on jest w chwale ukoronowany chwałą. So now the person who is going to run things for God is crowned already. I ta osoba, która wkrótce już wszystko będzie prowadził tak, jak to się Bogu podoba, jest już ukoronowana. So I'm not going to worry about the politics of this world. Także ja nie muszę się martwić polityką tego świata. I am not going to lose any sleep. Nie będę z tego powodu tracił snu. Because we know that God has put all things in the hands of the Lord Jesus Christ. Bo wiemy, że Bóg włożył wszystkie sprawy tego świata, cały wszechświat w ręce Pana Jezusa. It is not manifested yet. Ale tego jeszcze tak teraz nie widzimy. But he has the title deed to everything. Ale on ma tytuł należności wobec wszystkiego. And he will take possession of it very shortly. I już wkrótce to wszystko posiądzie. Saints, what a blessing we have. Święci, jakież mamy błogosławieństwo. Let's our heart says we would see Jesus. Niech nasze serca powiedzą, chcemy widzieć Jezusa. Peter in 2 Peter chapter 1. Piotr znowu w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale and verse 16, w 16 wierszu and 17. I 17 mówi tak, czyli drugi list Piotra, pierwszy rozdział 16-17. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Peter was an eyewitness of his majesty. Piotr był świadkiem jego wielkości. The question could be asked to Peter. Można by zapytać Piotra. Were you there, Peter? Czy byłeś tam, Piotrze? Did you see his glory? Widziałeś jego chwałę? Yes, I was there. Tak, byłem tam. In chapter 5, he was an eyewitness also of his sufferings. W rozdziale 5 czytamy, że był także świadkiem jego cierpień. After the days after Jesus rose again from the dead. Po tych dniach, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. And the Spirit of God came in the book of Acts chapter 2. I czytamy w drugim rozdziale Dziejów, że zstąpił Duch Święty. This same Peter who denied him spoke boldly for the Lord.
Ten sam Piotr, który się go zaparł, teraz odważnie mówił o Panu. Ye men of Israel, hear these words. Mężowie Izraela, słuchajcie tych słów. Jesus of Nazareth, a man approved of God. Jezus Nazaretu, człowiek, który udowodnił, że jest z Boga. By miracles and wonders and signs you have crucified. Przez cuda, znaki i inne dzieła wyście go ukrzyżowali. He said, let all the house of Israel know. Niech cały dom Izraela wie. That this same Jesus that you have crucified. Że tego samego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. God has made both Lord and Christ. Bóg uczynił Panem i Chrystusem. Seeing Jesus. Widzieć Jezusa. We can march triumphantly through this world. Możemy iść przez ten świat triumfalnie, triumfując. Stephen was bold. Szczepan był odważny. Because he knew Jesus was alive. Bo wiedział, że Jezus żyje. John was bold. Jan był odważny. Because he knew Jesus was alive. Bo wiedział, że Jezus żyje. Paul also. Paweł również. He said, I have fought the good fight. Paweł powiedział, dobry bój bojowałem. I have finished my course. Biegu dokonałem. I have kept the faith. Wiarę zachowałem. And he says, I am ready to depart. Jestem już gotów, żeby odejść. Because to be with Christ is far better. Ponieważ być z Chrystusem jest o wiele lepiej. These were men who saw the Lord. I to byli ludzie, którzy widzieli Pana. Who affections, they set their affections on things above. Oni złożyli swoje, czy skierowali swoje uczucia, myśli do tego, co jest w górze. Where Christ sits at the right hand of God. Gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Remember this. Pamiętajcie. Where your treasures are, there your heart will be also. Pamiętajcie, że tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. These men's heart and their affections was in the portals of glory. Serca i uczucia tych mężów, o których mówiliśmy, znajdowały się w salach chwały w niebie. That's why Paul said. Dlatego Paweł powiedział. For me to live is Christ. Dla mnie życiem jest Chrystus. And to die is gain. And to die is gain. A śmierć jest zyskiem. We look at. We want to turn now to a man that is quarantined. Quarantine? Yeah. A chcemy teraz opowiedzieć o kimś, kto jest na kwarantannie. Revelation chapter 1. Księga Objawienia, pierwszy rozdział. This wasn't a virus. To nie był wirus. This is he was quarantined because of the word of God and the testimony of Jesus Christ. Jan był jakby na kwarantannie z powodu słowa Bożego i świadectwie o Jezusie. In verse 16. W pierwszym rozdziale 16 wierszu. Reading really when we look at it, we look at verse 6, czyli szósty wiersz. Yeah, from verse 6. And I should read from 6 to? To at least, I would say verse 11. 11, okay. Czytamy pierwszy rozdział Objawienia od szóstego wiersza do 11. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie.
W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. Verse 17 and 18. I wiersz 17 i 18. Excuse me. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. A lot of us are shut down in many places. Wielu z nas jest zamkniętych w różnych miejscach. And we are isolated. Jesteśmy odizolowani od innych. We were locked down for a month. My byliśmy tutaj zamknięci przez ponad miesiąc. Some are still being locked down in Jamaica and some other countries here in the Caribbean. W niektórych krajach tutaj na Karaibach, na przykład na Jamajce, ludzie są jeszcze zamknięci w domach, nie mogą wyjść. I look at the John on the Isle of Patmos. Tak próbuję patrzeć na Jana, który jest zamknięty na wyspie Patmos. But he was enjoying the Lord. Pomimo tego on cieszył się Panem z powodu Pana. He was in the spirit on the Lord's day. W swoim duchu on już znajdował się w dniu Pana. And the Lord came to him. I Pan do niego zstąpił. He fell at his feet as a dead man. I on przewrócił się, upadł jego stóp jak umarły. The Lord touched him and says, "Fear not, John." Ale Pan go dotknął i powiedział: nie bój się, Janie. I am the first and the last. Jestem pierwszy i ostatni. I am the eternal one. Ja jestem tym, który jest wieczny. I am the one from Matthew's Gospel chapter 11 and verse 27. To ja jestem tym, o którym ewangelista Mateusz pisze w 11 rozdziale w 27 wierszu. I am the one from John's Gospel chapter 1 verse 1. Ja jestem tym, o którym mówi Ewangelia Jana 1:1. So when it comes the revelation of himself. Kiedy on objawi siebie samego, it's beyond us, but my affections must lay hold upon him. Czyli on zostanie nam objawiony, ale nasze uczucia powinny być skupione na nim, na jego osobie. I tell you, John was not discouraged. Mogę wam to potwierdzić, że Jan nie był zniechęcony. John was enjoying the Lord though quarantined. Pomimo kwarantanny Jan cieszył się swoim Panem. The joy of the Lord was his strength. Radość w Panu była jego siłą. And the Lord wants us to, in the midst of all of this, he remains the same. I Pan chce, żebyśmy to wiedzieli, że pomimo tego wszystkiego, co teraz nas otacza, on pozostaje ten sam. Well, I am sure all of us thank God for the quarantining of John on the Isle of Patmos. Myślę, że wszyscy dziękujemy Bogu, że zmusił Jana, by miał tę kwarantannę na wyspie Patmos. We got the book of Revelation. Dostaliśmy, otrzymaliśmy księgę objawienia. Oh, what a blessing! Jakie błogosławieństwo! The enemy meant it for evil, but God worked it out for good. Nasz wróg chciał tak naprawdę uczynić zło, ale Bóg obrócił to w dobro. But the scripture left some exhortation for us. Ale Pismo zostawia nam jeszcze coś dla nas. In 2 Corinthians and chapter 3. W drugim liście do Koryntian, trzeci rozdział. And verse 18. 18. Drugi do Koryntian 3, 18. Czytamy: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Chapter 4,
2 Corinthians chapter 4 and verse 4. Which verse? Verse 4. 4, thank you. I drugi list Pawła do Koryntian, 4, rozdział 4, wiersz. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I szósty wiersz tego rozdziału. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświecił nasze serca, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. We can view and enjoy the glory of the Lord. My możemy widzieć i cieszyć się chwałą Pana. And as we view these acquired glories that he has won, i gdy zajmujemy się tym, tą chwałą od Pana, którą zwyciężył, zdobył dla siebie, we will be changed. Kiedy będziemy się zajmować tą chwałą, zostaniemy przemienieni. There will be a moral change. Będzie moralna zmiana w naszym życiu. As we view these glories, he is savior, he is redeemer, he is advocate, he is high priest. I kiedy zajmujemy się tymi chwałami, które teraz ma, jest Zbawicielem, Odkupicielem, jest Najwyższym Kapłanem. Just a few, as we see him and realize, i wtedy, as a man, what he has won. I kiedy zrozumiemy, że jako człowiek to wszystko zwyciężył, what it does is transports me to glory and change me morally. To sprawia, że zostaniemy przeniesieni do jego chwały i zmienieni moralnie. In verse 4 of chapter 4. W wierszu 4, 4 rozdziału. Now the enemy's desires to blind the minds of men. Nasz wróg chce zaślepić umysły ludzi. But saints, there's no veil between us and Christ. Ale święci, dla nas nie ma żadnej zasłony przed naszymi oczami i Chrystusem. The gospel of the glory has come to us. There is a man in heaven. Ewangelia chwały przyszła do nas. Jest człowiek, który jest w niebie. And we are in him. A my jesteśmy w nim. And Paul said we are bones of his bones, flesh of his flesh. A Paweł mówi, że jesteśmy kością z jego kości, ciałem z jego ciała. This man is the head of the body, the church. Ten człowiek jest głową ciała swojego, czyli kościoła. The fullness of him that filled all in all. Który jest pełnią tego, który wszystko i we wszystkim wypełnia. He is my Lord. On jest moim Panem. He is your Lord. Jest twoim Panem. Enjoy him. Ciesz się nim. Raduj z powodu jego. Desire to see Jesus. Chcemy widzieć Jezusa. And lastly, i na końcu, Colossians chapter 1. List do Kolosan, pierwszy rozdział. And chapter 1:26 and 27. Pierwszy list do Kolosan, pierwszy rozdział, 26 i 27 wiersz. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. No. In verse chapter 2. And verse 10. Verse 9 and 10. W rozdziale drugim przeczytamy wiersze 9 i 10. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. This is precious to me. To jest dla mnie bardzo cenne. This one, whom we cannot fathom. Czy ten, którego nie potrafimy objąć? This one who came into the world. Ten, który przybył na ten świat. Revealed the Father. Objawił nam Ojca. Having died and gone back to glory. Umarł, ale i wrócił do chwały.
He took back humanity to heaven because it wasn't there before. I on zabrał ze sobą do nieba ludzkość, ponieważ wcześniej tam jej nie było. No, this one is in you and I. I ten ktoś jest w tobie i we mnie. Christ in you. Chrystus w tobie. The hope of glory. Nadzieja chwały. So it brings before us what a wonderful work God has done. I dzięki temu widzimy, kiedy nad tym się zastanawiamy, jakie cudowne dzieło wykonał Bóg. This one is in us. Ta osoba jest w nas. What do you lack? Czego ci brakuje? Nothing. Nic. We are complete in him. W nim jesteśmy pełni. Why he tells them this beggarly elements, chapter 2 and verse 7. Przeczytamy rozdział 2 listu do Kolosan, wiersz 7. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Rooted and built up in him. Wkorzenieni i zbudowani na nim. And all God desires that we will have desire to see him who he has his desires. Oh, I'll repeat that, Thomas. God desires for us to enjoy him whom he is enjoying. Czy Bóg chce, żebyśmy my cieszyli się tym, którym on się cieszy? Paul came into the good of it. Paweł bardzo dobrze to uchwycił. John came into the good of it. Jan również. Peter came into the good of it. Piotr również to uchwycił. Stephen. Szczepan. And they have the same spirit that was they receive is the same spirit we have received. I oni otrzymali ducha, a myśmy otrzymali tego samego ducha. So God has given us the earnest of the spirit to give us a present enjoyment of him before that day of display. Czyli Bóg dał nam zadatek ducha, żebyśmy już teraz cieszyli się tą osobą, zanim ją jeszcze w ogóle zobaczymy. Christianity is not a doctrine. Chrześcijaństwo to nie doktryna. It's a person. To osoba. Enjoying the person of Christ. Cieszyć się, radować się osobą Chrystusa. That I may see him. Abym ja go widział. And losing sight of all others, we see Christ and Christ only. Byśmy stracili innych z oczu, abyśmy widzieli tylko i wyłącznie Chrystusa. Sometimes it takes years for believers to come to this point in their lives. Niektórym wierzącym zajmuje to całe lata, żeby dojść do tego momentu w życiu. It's not the saints, it's Christ. Że nie chodzi o świętych, nie mamy na nich patrzeć, tylko na Chrystusa. And look for Christ in the saints. I w świętych widzieć właśnie Chrystusa. What a place. To za wspaniałe miejsce, pozycja. We have been brought into a sphere. Zostaliśmy umieszczeni w takiej sferze. And John said it, that we may have fellowship with the Father and the Son. A Jan mówi właśnie, żebyśmy mieli społeczność z Ojcem i z Synem. And he says with us. I z nami. That your joy might be full. Aby wasza radość była pełna. The question is now. I teraz możemy zapytać. What is your desire? Jakie jest twoje pragnienie? Whom are you seeking? Kogo szukasz? Master, where do you dwell? Panie, gdzie mieszkasz? Come and see. Chodźcie i zobaczcie. They are bored with him. I poszli that z nim tego dnia. They have never been the same. I już nigdy nie byli tacy sami. We found him. Powiedzieli, znaleźliśmy go.
And one hymn writer says, hallelujah, we have found him whom our soul so long after. I w jednym z psalmów czytamy, aleluja, znaleźliśmy tego, za którym tęskniła nasza dusza. Psalm 16 and verse 11. Psalm 16, 11. In thy presence is fullness of joy, and at thy right hand there are pleasures forevermore. Czytamy w 11 wierszu Psalmu 16. Obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. May my heart cry be, I want to see Jesus. Oby moje serce krzyczało wręcz, chcę widzieć Jezusa. It will be a transformation and a joy for living for him here. I to sprawi, że zostaniemy przemienieni, że będziemy cieszyć się tym, że na tym świecie żyjemy dla Niego. May God bless His word. Oby Bóg pobłogosławił swoje słowo. We desire to see Jesus. My chcemy Jezusa widzieć. And this is God's desire for every one of us. I to również jest Bożym pragnieniem dla nas wszystkich. No, Thomas, this may be difficult for you to translate, but try. Okay. Coś. Turn your eyes upon Jesus. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Look in his wonderful face. Spójrz na jego wspaniałą twarz. And the things of earth. A rzeczy na ziemi will grow strangely dim. Staną się dziwnie zaciemnione, oddalone. In the light of his glory and grace. W świetle jego chwały i łaski. God who commanded the light to shine out of darkness. Bóg, który nakazał, żeby światłość zaświeciła z ciemności. Has shone in our hearts. Zaświecił, rozświetlił nasze serca. To give us the light of the glory of God in the face of Jesus Christ. Aby dał nam poznać światło, czy oświecił nas, żebyśmy widzieli chwałę Bożą, która jest w Chrystusie. All these men saw the Lord. Wszyscy ci ludzie, o których dzisiaj mówiliśmy, widzieli Pana Jezusa. And the psalmist says, I've set the Lord always before me. A psalm mówi, że mam zawsze Pana przed oczami swymi. I shall not be moved. I nie zostanę przestraszony czy poruszony. May God awake our affections for him. Niech Bóg obudzi nasze uczucia dla Niego. Amen. Amen. Thank you very much. Now we will pray. Teraz dziękujemy za słowo i poprosimy brata o modlitwę po głoszeniu słowa. Ojcze nasz łaskawy, Boże, chcemy Tobie podziękować za to zachęcenie, które przez Ducha Twojego Świętego otrzymaliśmy dzisiaj, teraz, w tej ostatniej godzinie. Dziękujemy Tobie za to, że Ty wzbudzasz nas, w nas to pragnienie, ażeby patrzeć na Jezusa, na Twojego Syna. Dziękujemy, że zostaliśmy zachęceni przez Ciebie. Ale prosimy Cię, ażeby to pragnienie nie dotyczyło tylko dzisiejszego dnia, ale żebyśmy i postanowili rzeczywiście w naszym życiu, w oczekiwaniu na przyjście naszego Pana, ażebyśmy rzeczywiście pragnęli tego na co dzień, żeby widzieć Jego w naszym życiu. Ojcze, prosimy o działanie Twojego Ducha Świętego, żebyś poruszał nasze serca, żebyśmy poczynili dobre postanowienia, żeby wszystko działo się na Twoją chwałę, ażebyś Ty był uwielbiony. Dziękujemy za brata naszego Briana, za jego rodzinę, żonę, Denis, za wszystkich braci i siostry na Karaibach. Chcemy powierzać ich Tobie. Prosimy, żebyś ochraniał, zachowywał, błogosławił. Oni również potrzebują Ciebie. Polecamy ich Twojej łasce. Prosimy o Twój lud na całej ziemi, ufając, że nikt nie jest za daleko od Ciebie, że Ty masz wszystkich w swoich rękach.
i powierzamy Twój lud Tobie, Twojej łasce. I teraz na ten wieczór chcemy oddać Tobie chwałę, Boże, bo Ty jesteś godzien chwały i wywyższenia. W Jego imieniu, w imieniu i przez zasługi Pana Jezusa. Amen. 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 Praise the Lord. Chwała Panu. Thank you for your time, for your message, and please take with you our love and greetings to brethren in sunny Caribbean. Amen. Tak, przekazujemy przez brata też pozdrowienia dla wszystkich braci i sióstr na Karaibach. It will be a blessing, Thomas, really, for one of the Polish brethren or some of them to visit the Caribbean. When the pandemic is over, I believe by July things will be kind of coming back to normal. So pray about it, okay? But it was my joy, okay, to be with you all. God bless. Continue. No retreat in this war. Forging ahead. Thank you very much. God bless it you. It would not be long. Okay. Bye bye. Brat bye-bye. Mówi, że bardzo się cieszy, że mógł być z nami i wierzę, że jak może już w lipcu będzie trochę lepiej z pandemią, to ktoś z Polski ich odwiedzi. Już patrzy na to i mówi, żebyśmy się nie zatrzymywali, szli zawsze do przodu, do Pana. Thank you very much. See you soon. We're okay. Looking forward for next message.